Hej, cześć, siemanko. Dzisiaj zajmujemy się moim Civiciem, 8. Mam troszkę problem z odpalaniem w tym tygodniu. Niestety musiałem prosić o pomoc, bo auto nie dało rady. Pokażę wam, jak to wygląda. Teraz autem troszeczkę już odpaliłem sobie go z kabli i nagrzałem. Także teraz pewnie teraz odpali, zgaduję. Natomiast kurczę, nie podoba mi się, jak to odpala. Miałem już kiedyś takiego Civica i odpalał po prostu pstryk i odpalał. Zimno, nie ma znaczenia, jaka temperatura była. Przy minus 10, przy 0, przy 10 odpalał zawsze tak samo. Także postanowiłem, że wymienię baterię, akumulator. Stary właściciel mówił, poprzedni właściciel mówił, że tutaj bateria ma jakieś 10 lat, z tego co pamiętam. Także myślę, że najwyższy czas, żeby ją wymienić. Do you have a VTEC? VTEC Club. Widać, tu jest ta stara bateria. Widać tu ślady, kurde, utleniania się. Zobaczmy, jak to tu wygląda. To się ściąga. To się powinno dać podwadzić. O właśnie. Nie, tutaj też coś było robione. Coś było oczyszczone. Ładnie to dosyć wygląda. Ale tutaj widać właśnie ślady utleniania i to też może być przyczyną tego, że auto średnio odpala. Ja ten akumulator próbowałem już ładować kilka razy nawet. Nie daje to pożądanego skutku. No i postanowiłem, że wymienię baterię. Ma takie rzeczy jak rozrusznik. Mam nadzieję, że jest dobry, bo szczerze mówiąc, nie chciałem teraz w zimie gdzieś tam leżeć pod autem i tego naprawiać. Narzędzia, które będziemy potrzebować, to standardowe klucze. Ja tu mam nasadowe, płaskie też. Tak, płaskie też można użyć. No, tu jest akurat nowa bateria. To jest z firmy Exide. I szczotka druciana, żeby tam oczyścić właśnie ten zielony nalot utleniający się na klemach. Łapiemy za dziesiątkę i odkręcamy. Tutaj klema plusowa, a tutaj minusowa. Tak, popuszczamy tylko tą śrubkę, nie trzeba jej całkowicie wykręcać, tylko popuszczamy, żeby można było ją ruszyć. I klemę w górę. Wow, zobaczcie. Zobaczcie, ile tego syfu tutaj jest. Wow, masakra. Masakra, ile tego syfu. To na pewno nie pomagało w dobrym odpalaniu. Ja polecam zawsze klemę minusową gdzieś sobie tam na bok odłożyć. Najlepiej, żeby nie dotykała karoserii, bo nam może niestety zewrzeć, jeżeli przy okazji też kabel pulsowy będzie dotykał baterii, także to polecam sobie gdzieś na boku odkładać. Jeżeli ktoś jest tak przewrażliwiony na tym punkcie, to można sobie włożyć klemę do reklamówki na przykład, albo po prostu czymś owinąć. Kolejne teraz sobie, tu jest taka plastikowa nakładka, tak? A wystarczy delikatnie do góry pociągnąć, cała ta wiązka pulsowa powinna nam zejść. Właśnie tak. Sobie tu odchylamy i teraz łapiemy znowu za dziesiąteczkę i odkręcamy te dwie śruby. Nie trzeba ich do końca popuszczać. To są śruby gwintowane. Śruby, można powiedzieć, takie pręty gwintowane, tak? I one na końcu, na spodzie mają taki haczyk, który zahacza się za podstawę akumulatora. Także jedynie co, to popuszczamy go delikatnie, ten haczyk po prostu tam będzie niżej opuszczony, przez to będzie go można go odepchnąć i akumulator wyciągnąć do góry.
lepsza, ale jeszcze trochę tam brakuje. Jeszcze troszkę popuszczę. Tak, widać, już nam to po prostu lata, także wyciągamy do góry. Tak to wygląda w całej okazałości. Tak, teraz tu mamy taką jeszcze plastikową nakładkę. Też możemy sobie po prostu wyciągnąć do góry. Nie zaszkodzi. Dobrze, łapiemy za łapkę i do góry. Jups. Zobaczcie, jak wygląda stary akumulator. Ciekawe, czy jest tutaj data produkcji. Nic nie widzę. Natomiast parametry tego starego, nowego są takie same. Tak, to jest 45 godzin. 330 prąd rozruchowy, 45 330, także to jest to samo. A wymiary 237 127 227 127 127 227, nie nadaje się do start stop. U mnie tego nie ma. Tutaj widzę, jakiś numer jest wybity, być może z tego uda mi się rozkodować datę produkcji. No, a w każdym razie akumulator stary, zmęczony, już swoje zrobił. Także teraz wrzucamy nowy na miejsce. Ale zanim nowy akumulator wyląduje na miejscu, poczyszczę sobie jeszcze, tak jak mówiłem, klemy z tego całego tego osadu i dopiero wrzucę nowy akumulator. Teraz przy wkładaniu tego, dobrze jest sobie to troszeczkę jeszcze bardziej popuścić. Wkładamy tak, ja to robię tak, że w taki sposób, że daję to troszeczkę szerzej. Potem jak już czuję, że mi tam zaszło, jakby chwyciło się tak, to trzymam to jednocześnie dokręcając tutaj te dwie nakrętki. Pokażę wam teraz, jak te haczyki tam wyglądają. Mam nadzieję, że to będzie widać. No, widzicie? Tam jest taki wypust z otworem. Właśnie ten haczyk musi wejść do niego. No i wtedy po prostu sobie tylko dokręcamy tę śrubę z jednej, z drugiej strony i mamy akumulator zamocowany poprawnie. Ok, teraz zakładamy klemę, jedna, druga. I dokręcamy. Polecam upewnić się, że klema doszła do samego końca, że gdzieś nie wystaje, bo gdy przy skręcaniu, jak nam nie będzie dochodzić do końca, to może niestety wyskoczyć. Miałem taki przypadek raz przez moje niedopatrzenie. Nie dokręciłem tego dokładniej, nie trzymało się tak jak należy i po prostu się odpięło. To nie było bardzo przyjemne. Dokręcamy z czuciem, nie na siłę. Jeszcze tak. Okej, dobra. Plusik mamy założony. Minus. Dokręcamy. Okej.
I teraz jeszcze pozostało tej tą wiązkę założyć na swoje miejsce. Nakładamy, dociskamy delikatnie. I ciach, i to by było na tyle. Akumulator. Akumulator mamy na miejscu. Narzędzia można odłożyć. Teraz zobaczmy, czy to coś dało. Jaka będzie różnica w odpalaniu. Trzymajcie kciuki. Dobra. Zapłonik. I zobaczmy, jak to teraz odpala. Kurczę, niebo a ziemia. Niebo a ziemia. Odpala dużo, dużo, dużo lepiej. Widać, jest duża różnica. O, mi pozostało teraz tylko ustawić sobie zegarek. A tym błędem ABS zajmiemy się w kolejnym odcinku. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik się komuś przydał. Także jak widzicie, wymiana akumulatora nie należy do najtrudniejszych, no do najtrudniejszej naprawy, także każdy sobie z tym poradzi. Potrzeba dosłownie 15 minut czasu. Warto upewnić się oczywiście, zanim pojedziecie kupić nowy akumulator, że to jest wina akumulatora. Spróbować go doładować. Poczyścić sobie jak klemy, tak właśnie ja to robiłem, zanim wymienicie, bo to jest taka jednak najtańszy sposób na to, no być może właśnie uzdrowienia waszego samochodu. Także zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, komentowania, udostępniania i do zobaczenia w następnym filmiku. Heja!